Cześć! Pod moim ostatnim filmem rozgorzała dyskusja na temat przebarwień rzepaku i co one mogą oznaczać. Dlatego dzisiaj postanowiłam poruszyć właśnie ten temat, bo zrozumienie tych przebarwień i ich przyczyn może pomóc Wam w szybkim reagowaniu i utrzymaniu zdrowia rzepaku. Jeśli zauważysz, że liście rzepaku stają się fioletowe, prawdopodobnie rośliny cierpią na niedobór fosforu. Niska temperatura jesienią może utrudniać pobieranie fosforu przez rośliny, co prowadzi do fioletowych przebarwień. Fosfor uczestniczy we wszystkich procesach energetycznych zachodzących w roślinie, więc warto w okresach jego niedostępności z gleby zastosować dolistne nawozy fosforowe, które uzupełnią ten pierwiastek w roślinach. Czerwone przebarwienia często wskazują na niedobór azotu. Azot jest kluczowy dla produkcji chlorofilu, który odpowiada za fotosyntezę. Niedobór azotu skutkuje spadkiem produkcji chlorofilu i czerwonymi liśćmi. To zjawisko można zniwelować poprzez podanie azotu w zależności od warunków albo w formie stałej, albo płynnej. Biało-żółte plamy na młodych liściach to prawdopodobnie niedobór boru. Bor jest niezbędny do prawidłowego wzrostu roślin i syntezy ścian komórkowych. Brak tego mikroelementu prowadzi do deformacji i zamierania stożków wzrostu. Aby temu zapobiec, warto stosować nawozy zawierające bor oraz regularnie monitorować pH gleby, które wpływa na przyswajalność boru. Żółte przebarwienia liści mogą wskazywać na niedobór magnezu. Magnez jest niezbędnym składnikiem chlorofilu, a jego brak prowadzi do spadku produkcji tego pigmentu. By wyeliminować niedobór tego pierwiastka, warto zastosować dolistne dokarmianie magnezem. Bladozielone liście mogą wskazywać na niedobór siarki. Siarka jest niezastąpiona w syntezie białek i enzymów, które są kluczowe dla zdrowego wzrostu roślin. Dodatkowo obecność siarki wpływa na zwiększenie pobierania azotu z gleby. Dzięki siarce rzepak może lepiej przyswajać i przetwarzać azot, co wpływa na poprawę wzrostu i plonowanie roślin. Dlatego warto uwzględnić siarkę w jesiennym planie nawożenia rzepaku, aby wspierać optymalne warunki dla rozwoju upraw. Pamiętajcie, że jesienią kształtuje się plon rzepaku, więc warto walczyć o jego zdrowie. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w niezbędne składniki pokarmowe już jesienią pozwala na lepszy start wiosną i osiągnięcie lepszych plonów. Monitorujcie swoje uprawy i reagujcie odpowiednim nawożeniem, aby zapobiec niedoborom składników pokarmowych w tym okresie.